610. rocznica bitwy pod Grunwaldem. W internecie wspólnie z Gminną Biblioteką w Starej Wsi zorganizowaliśmy wydarzenie upamiętniające to ważne w dziejach naszej historii wydarzenie. Cieszymy się, że do udziału w zabawie mogliśmy zaprosić internautów. Na pytania profesora Tomasza Grafa z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie odpowiadaliście bardzo szybko i precyzyjnie. Poprawna data to 1222 rok. Nie tak jak czytamy w podręcznikach historii w szkole podstawowej. A nagrody książkowe dla zwycięzców wręczał gospodarz biblioteki w Pisarzowej, Jacenty Musiał. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników, którzy oglądają dzisiejszą naszą transmisję. A szczególnie chciałem przekazać pozdrowienia dla pana profesora, doktora dyrektora Tomasza Grafa za to, że przygotował na dzisiejsze to piękne wydarzenie historyczne i że jest z nami i ogląda dzisiejszą transmisję. W naszym wydarzeniu uczestniczyło ponad 1200 internautów. Jak się okazało, znajomość historii okresu średniowiecza nie jest Państwu obca. Oczywiście tu chodziło o Zbigniewa Oleśnickiego, pierwszego polskiego kardynała, biskupa krakowskiego. Myślę, że kolejne pytania też będą łatwe i szybko Państwo odpowiecie. Na Limanowskim Rynku sprawdzaliśmy wiedzę dotyczącą nie tylko samej bitwy pod Grunwaldem, ale też powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza czy filmu pod tym samym tytułem w reżyserii Aleksandra Forda. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? W 1410. A pamięta Pani, kto napisał powieść pod tytułem Krzyżacy? Henryk Sienkiewicz. Książka czy film bardziej Wam się podobał? Film. Film, tak, zdecydowanie. Dlaczego? No ciekawszy, książka to tak nudna. Co Pani bardziej woli, film czy książka? Książka. A dlaczego? Znaczy w książce na pewno dużo sytuacji jest więcej tych historycznych dalej, a film no, nie pokazuje tego. A któryś bohater się zapamiętał najbardziej? No, król Jagiełło to był, Jezus, jak on się nazywał, nie pamiętam. Emil? Karewicz. Tak. No. W 1410. Oglądał Pan film? Co bardziej się podobało? Film czy książka? Film. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 1410. A kto napisał książkę Krzyżacy? Henryk Sienkiewicz. Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. Fakty i mity. Polacy zawsze walczyli z Krzyżakami, naszymi odwiecznymi wrogami. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenie w sieci. Pewnie gdyby nie było zagrożenia epidemią, to wszyscy moglibyśmy się spotkać woko w oko z historią. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę wspaniałych obchodów tego święta grunwaldzkiego. Święta, które, tak jak powiedziałem, było czczone już przez naszych przodków w XV wieku jako wielkie święto narodowe. Pamiętajmy o tym wielkim naszym zwycięstwie, ale pamiętajmy też o okolicznościach odniesienia tegoż triumfu i o całej historii relacji Polski z zakonem krzyżackim, bowiem Grunwald wpisuje się tak naprawdę właśnie w cały ciąg wydarzeń od sprowadzenia Krzyżaków do Polski aż po czasy Zygmunta Starego i, jak pokazałem Państwu, no, również po części również aż po czasy współczesne, bowiem zakon krzyżacki istnieje do dzisiaj. Wtedy byłaby okazja do jeszcze bardziej wnikliwej dyskusji o bitwie pod Grunwaldem, zakonie krzyżackim, Jagiellonach i tak dalej, i tak dalej. Wydarzenie jest pierwsze tego typu w naszej bibliotece w tym okresie pandemii, ale już 21 lipca, czyli we wtorek o godzinie 16 wspólnie z panią Krystyną Czupek, bibliotekarką, chcieliśmy zaprosić na wystawę Chiny, ludzie, kultura, przyroda. Przyjedzie do nas specjalnie podróżnik Włodzimierz Musiał, autor wystawy, która jest zorganizowana wspólnie z Biblioteką Wojewódzką w Krakowie. Dziękujemy. Czy już padły prawidłowe odpowiedzi? Tak, mamy dwie poprawne odpowiedzi. Oczywiście chodziło o Danusię. Jako pierwsza odpowiedziała pani Anna Raczek. Może ja jeszcze raz przypomnę wszystkich zwycięzców dzisiejszych konkursów. Są to Michał Wójcik, Ewa Zelek, dwukrotnie pani Katarzyna Abram oraz pani Anna Raczek.